Dziennik pokładowy, ujęcie czwarte. 22 i 23 lipca byliśmy na dworcu głównym w Poznaniu. Staliśmy przy peronie czwartym na torze oporowym w bardzo dobrym miejscu, ponieważ doskonale byliśmy widoczni zarówno z mostu dworcowego, jak również z placu z parkingiem znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie dworca. Dzięki temu wagon był doskonale widoczny i prawdopodobnie też dzięki temu przyszło do nas bardzo dużo osób. Pierwszego dnia było bardzo gorąco, drugiego dnia emocje zostały trochę schłodzone za pomocą rzęsistego deszczu, który właściwie zaczął nasz dzień, później już było chłodniej. Bardzo dużo osób odwiedziło nas na dworcu w Poznaniu. Przypuszczamy, że mogło to być około 150 osób. Dużo się działo, szczególnie drugiego dnia pod koniec, kiedy przyszło naraz dużo ludzi opowiadających o wydarzeniach 1980 roku. Mieliśmy nawet jednego gościa z Vancouver w Kanadzie. Także myślę, że nasz pobyt w Poznaniu możemy uznać za jeden z bardziej udanych w czasie naszej podróży. A teraz jest sobota. Wagon udaje się na wakacje. Będą trwały 2 dni.